Witajcie, cześć, dzień dobry na moim kanale. Słuchajcie, przed nami dzisiaj, tak jak widzicie, silnik dwulitrowy CRDI z osprzętem Boscha. Ale nie mowa o osprzęcie, tylko mowa o stukaniu dziwnym, jaki pojawił się w tym silniku. Stukanie, klepanie. Ciężko jest to określić. W każdym bądź razie zaraz Wam pokażę, jak to wygląda i będę się próbował doktoryzować, ustalić, co się stało, co się wydarzyło, co powoduje to stukanie. Pokrótce tylko powiem rzecz jaką. Stukanie kiedy się pojawia? Kiedy na przykład puszczę pedał gazu, dojeżdżając na biegu do skrzyżowania, w ten czas powstaje takie trr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 
coś, co by pochodziło z hydrauliki, aczkolwiek nie jest to hydraulika, ponieważ hydraulika klepałaby przez cały czas. Na pewno problem pojawia się tylko i wyłącznie na silniku gorącym, czyli coś ma wpływ na to, znaczy może nie coś ma wpływ, tylko temperatura ma na pewno wpływ albo na parametry, albo na coś, co powoduje jakąś zmianę. W każdym bądź razie no jest to bardzo niemiłe, nieprzyjemne i będziemy się doktoryzowali. Dobra, zapalę i pokażę pokrótce mniej więcej, jak to słychać. Aha, no właśnie, nie dodałem, nim odpalę. Problem również pojawia się przy jakichś przegazówkach, przy schodzeniu obrotów, wychodzeniu obrotów w górę, także tutaj na pewno temperatura ma wpływ bardzo duży i duży wpływ mają obroty, wiadomo, i ciśnienia tutaj. No ja typuję, że jest coś z układem wtryskowym. Jeszcze o tym nie wiem, ale za chwilę się będziemy przekonywali. Idę odpalać. Tak jak widzicie, na tą chwilę klepania nie słychać. Musimy poczekać chwilkę, żeby sobie silnik złapał swoją temperaturę roboczą, ponieważ sobie powstał chwilkę z otwartą maską. Także idę, być może już udało się złapać tą temperaturę i chcę zademonstrować i pokazać, jak wygląda właśnie to stukanie, klepanie. No i tak jak widzicie, przydźwięk jest bardzo niemiły, być może już komuś znany, w każdym bądź razie, jeszcze tego o tym nie wiem. Od czego zacznę? Oczywiście zacznę od sprawdzenia indukcyjności cewek, bo dla mnie pierwszym, powiem szczerze, takim punktem to są pierwszym takim punktem zaczepienia w kole, bym powiedział, jest indukcyjność cewek. Bo jak wiecie, cewka może przywierać, może odpływać gdzieś tam parametrami i być może przez którąś cewkę we wtryskiwaczu ten problem się będzie pojawiał, aczkolwiek za chwilę się przekonamy. Idę, przygotuję sobie tester i spotykamy się za chwilę. No i więc tak, wtyczki mam już pościągane. Mogą się posypać krytyki ze względu na to, że ja test robię na gorącym silniku. Natomiast robię to tylko ze względu na to, że problem powstaje tylko i wyłącznie na gorącym silniku.
na silniku dogrzewającym się czy zimnym niestety tego problemu nie ma. Dlatego moje podejrzenie pada w pierwszej kolejności na indukcyjność cewek, która faktycznie może gdzieś tam odbiegać. Do tego celu wykorzystuję sobie tester. Być może już gdzieś widzieliście na jakimś filmie. No i dobra, jeżeli robicie sobie tester, zaopatrzcie się w jakąś wtyczkę. Ja sobie taką wtyczkę mam z dorobionego testera, który sobie zrobiłem do wtrysków piezo. Sprawdza się bardzo dobrze. Dobra, wpięte. No i zaraz zobaczymy, jak co będziemy mieli. No więc mamy tak. Nie wiem, jak to widać będzie. Pomiar indukcyjności. No, wy tego nie widzicie. Wy tego nie widzicie. No i więc tak. Pierwsza cewka u mnie ma 115 mikrohenra. Czyli jest dobrze, jak na gorący. Druga cewka. No kurka, i zaczynamy się powoli zawężać. Ostatnia szansa. Nie, przedostatnia. Czyli tutaj następny wtrysk mamy. Pomiar, tak jak widzicie, 114 mikro. No kurczę. No i ładujemy ostatni wtrysk. Któryś niestety zaczął klepać. Coś się zaczęło dziać niepokojącego. No i kurczę, na ostatnim wtrysku mamy 116. No, czyli praktycznie rzecz biorąc, ten odchył, który jest między nimi, nie ma żadnego wpływu jakiegokolwiek, który by mógł mieć przy pomiarze oczywiście 50 kHz taktowania. No kurczę. Zwarcia na pewno nie ma do masy, czyli cewka nie jest żadna przebita, bo wiecie, gdyby cewka była przebita, byłoby wypadanie zapłonu i doprowadzałoby to do uszkodzenia sterownika. No to dobra, więc co robię? Zapniemy wtryski. Bardziej brutalną metodę wykorzystam. Będę odpinał każdy wtrysk po kolei na pracującym silniku i będę oczywiście robił teścik taki już bardziej brutalny, że tak powiem. Ale musimy ustalić, co się dzieje. Dobra, tylko muszę kogoś zawołać, żeby ktoś mi pomógł zrobić mały teścik. Dobra, za chwilę się spotykamy. No i dobra, spotykamy się już po chwili. Silnik mamy uruchomiony. Być może nie będziecie mnie słyszeli albo z zakłóceniami, bo silnik pracuje, ale zależało mi na tym, żeby utrzymał temperaturę. Pobawię się najpierw doktorka, wykorzystując słuchaweczki. Spróbuję w ten sposób ustalić, który z trysków poklepuje i potem dopiero bierzemy się za wypinanie. No i próba. Próba ustalenia słuchawkami, puść gaz, niestety była niemożliwa, to stukanie przenosi się tak jakby po całym kurcze silniku i nie ma na żadnym wtryskiwaczu zmiany. Dobra, teraz biorę się za wypinanie każdego wtrysku i robimy próbę. A?
No i słuchajcie, co jest dziwnego. Wypinając każdy wtryk po kolei, kolejno, nie zauważam zmiany, oprócz zmiany obrotu, żeby to stukanie się uciszało. No i tu już, słuchajcie, robi się naprawdę niezła zagadka. Coś stuka, ale nie wiemy, co stuka. Gdzieś tutaj, kurczę, bardziej w obrębie tutaj tej prawej strony słychać. Ale tłucze się niesamowicie. Zresztą być może na nagraniu to słychać, może niedokładnie tak jak ja to słyszę. Niemniej jednak, no, jest to bardzo duży problem. Kurczę, co tu możemy sprawdzić? No nic, wtryski praktycznie rzecz biorąc jest to niemożliwe, żeby wszystkie klekotały, wszystkie się nagle zaczęły tłuc na gorącym silniku. Zostaje nam jeszcze ewentualnie... Dobra, zapalimy go. Słuchajcie, co zrobię? Spróbuję wypiąć zawór, który jest dawkujący wydatku paliwa na pompie. Ten. I zobaczymy, czy będzie wtedy różnica. Bo jest jedyny element z górnych elementów, który posiada cewkę, nie? No. No, słuchajcie, małe zaskoczenie. Wypięty zawór dawkujący paliwo. Wydatku paliwa, może tak, żeby to prawidłowo było. No i sami zauważyliście, że się uciszyło. Dobra, zapalimy go jeszcze, zrobimy jeszcze raz próbę. Jak to się ma, ale w każdym bądź razie, no powiem wam, że jest to dla mnie zaskoczenie, że zawór się zaczął tłuc. No. No i dobra, to i tak jak widzimy, kurczę, coś mamy z zaworem problem. Teraz całą robotę robi ten zawór, który jest na listwie. No to nic mi innego nie pozostaje, jak wykorzystując tester sprawdzić, jaka jest rezystancja tego zaworu, bo być może się rezystancja jakaś sypie. Tutaj nie sprawdzamy, żebyśmy wiedzieli tej indukcyjności tego elektrozaworu, tylko i wyłącznie możemy sprawdzić samą rezystancję. I nie jest to cewka zwarta, od razu powiem, ale zaraz spróbujemy to tym miernikiem wyłapać. Pomiar oporności. Może tak będzie łatwiej, lepiej widać. Mam jeszcze folię na wyświetlaczu, więc nie chcę zrywać. No i słuchajcie, cewka na gorącym silniku, bo jest bardzo cewka rozgrzana, ma 3 ohmy. No wiadomo, coś tam po przecinku, co nas bardzo nie interesuje. Ale jest bardzo dobrze. Cewka nie jest zwarta, czyli nie przywiera jej nic. No kurczę, no to co, słuchajcie. Zostaje mi odszukanie swojego starego zaworu drugiego. Leży gdzieś sobie w oleju wyczyszczony. Podstawię zawór i spotkamy się oczywiście po chwili. Bardzo dobre, kurczę, urządzenie. Przyznam wam szczerze. Jeszcze mnie nie zawiodło na marginesie. Dobra, idę, biorę się za wymianę elektrozaworu i spotykamy się za chwilę. Słuchajcie, robię sobie tościk przed zapięciem, podłączeniem elektrozaworu tego drugiego nowego. Zapiąłem sobie wtyczkę do niego, żeby go sprawdzić. No i słuchajcie, co jest najciekawsze. Rezystancja niewiele się różni, mamy również 3 ohmy. No ta różnica gdzieś tam po przecinku, która jest, to tylko z tego względu, że tamten jest gorący, ten zimny. Ale niemniej jednak, kurczę, no niepokoi mnie ten temat. Dobra, tak jak obiecałem, biorę się za wymianę i spotykamy się za chwilkę. No i już jestem ponownie. Troszkę to trwało, a to dlatego, że kurczę, tam dostęp do tych śrubeczek
jest troszkę ciężki, szczególnie do tej drugiej tam, która jest przy wtyczce tam od tamtej strony. Niemniej jednak zawór mamy wymieniony. Tu mam ten zawór, który był montowany, jeszcze jest gorący. No i dobra, wtyczka zapięta, rezystancja sprawdzona, robimy próbę odpalenia. Jak zachowa się, praktycznie rzecz biorąc bym powiedział, idealny zawór, który kiedyś pracował, tylko że umyty leżał sobie zabezpieczony. Ale to niemożliwe, że dwa zawory by padły. Dobra, robimy próbę, odpalamy i testujemy. No. No i ja kuku, słuchajcie, dopadła mnie jakaś klątwa. Drugi elektrozawór podstawiony, który klepał, tłukł się. No kurczę, zaczyna się drugi tłuc. I tu już, teraz, słuchajcie, robi się bardzo duża zagadka. Jedyne co mi zostaje, to ewentualnie kwestia... No nie no, drugi zawór nie jest możliwe, że padł. Tym bardziej, że silnik jest gorący, zawór był założony zimny, co dało się zauważyć, że chwilę na tym zaworze była niby cisza, co już myślałem, że jest wszystko ok. No i co? A kuku psikus. Dobra. Biorę się za sprawdzenie, jakie ciśnienie, jakie wartości ciśnienia monitoruję. I spotykamy się za chwilkę. Do zobaczenia. No i słuchajcie, jaki temacik jest. Posprawdzałem ciśnienia. Wszystkie wartości są niby prawidłowe. Natomiast zastanawia mnie bardzo, co robi elektrozawór ten dolny, który jest. Bo według wykresu wychodzi na to, że posiada jakieś bardzo długie takie jakby czasy, takie kurcze, który by się może zatrzymywał, blokował. W każdym bądź razie będę go podstawiał. Będziecie widzieli. Będę musiał sobie odkręcić rurkę. Podstawię elektrozawór i zrobimy próbę. Bo trzeba to wyeliminować. A jeżeli ktoś ten film ogląda, to być może i prawdopodobnie może mieć ten sam problem. Jeżeli na ten film natrafił. Do zdemontowania potrzebujecie kluczyk 30, 14 i 17. 17 jest do rurki tej. 14 jest do rurki tutaj przy pompie. Na krótcu. I oczywiście 30 klucz do odkręcenia samego zaworu. Żeby nie było, kluczyk 30. Tylko trzeba będzie podłożyć jakąś szmatkę. Myślę, że ktoś, kto by miał nawet jakikolwiek tester mocno serwisowy, nie wydaje mi się, żeby był w stanie odczytać, co się tutaj dzieje. Tym bardziej, że układ nie wyrzuca żadnego błędu. Wszystkie parametry, jeśli chodzi o kwestie temperatury paliwa, ciśnienia paliwa, są prawidłowe, bo wiecie, że gdyby się okazało, że czujnik temperatury paliwa zaczął świrować,
to jest złe wyliczenie wartości ciśnienia paliwa, no i też mógłby się robić psikus. Ale gorący. Dobra. Wyłaź pierogo. No i zaworek mamy wyjęty. No i o dziwo wygląda ładnie, ale jak wygląda pod mikroskopem, tego jeszcze nie wiemy. W każdym razie, żeby nie było, odkładam go tu, żebyście wy go widzieli. A biorę sobie zawór, który miałem przygotowany, czyściutki. Dobra, tylko musimy go ładnie wkręcić. Praktycznie rzecz biorąc, przykręcamy go tylko i wyłącznie samą nakrętką. Ta śruba duża, która jest na zaworze, jest tylko po to, żeby go można było ustawić w taką pozycję, żeby wtyczka wystawała sobie. Sami widzicie, on się kręci swobodnie. Także jeżeli ktoś będzie potrzebował porady, jak go wymienić, no to już będzie wiedział, czy za samą nakrętkę się go wykręca. Jest listwa gorąca i troszkę stawia mi problemy. Profesjonalnie jest to przykręcone. Wtyczka powinna być troszeczkę skierowana ku dłowi, że w razie woda by wpłynęła do środka, żeby mogła sobie wypłynąć, nie? O! Tak jak to w tym momencie jest zrobione. Dobra. Nawet czysto ładnie poszło. Powtarzam to po raz kolejny, ale powtórzę ponownie. Jak bierzecie się za przykręcenie nakrętki od rurek wysokiego ciśnienia, no ja już 14 przykręciłem, teraz 17, to nigdy pamiętajcie, nie zakładajcie klucza na dół śruby tutaj, tylko w górnej jej części. Dlaczego? Dlatego, że śruba jest z takiego materiału, gdzie można łatwo ją skruszyć, połamać. Dlatego tu nie dociągamy, tylko dociągamy w górnej części, ona tu jest najmocniejsza. Dobra, trzy klucze potrzebne odkładamy. Troszkę będzie miał problem z zapaleniem, musi się odpowietrzyć. Czyli nasz zaworek już możemy odłożyć. I robimy próbę. Dobra, palimy. No, trzeba dłużej zakręcić. No i słuchajcie, bach, udało się.
Myślę, że każdy będzie zadowolony, kto ten film ogląda. Bynajmniej powiem Wam, zaskoczenie dla mnie osobiście, śledzącego układ paliwowy bardzo mocno, jest to bardzo dużą zagadką, ale teraz spróbuję to wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Jeżeli czasy bezwładności tego naszego zaworu, tego właśnie, on może być dobry, o, tego widzicie, on może być fizycznie dobry w sensie takim przepuszczalności, ale jeżeli czasy jego bezwładności są duże, to znaczy sterownik próbuje zbić ciśnienie na listwie, ale nie może, bo wiadomo, jedziecie, macie 3000 obrotów, jest określone ciśnienie, sterownik próbuje na listwie zbić ciśnienie, jak puścicie nogę z gazu, nie udaje się zbić ciśnienia, mimo próby zbicia tym zaworem właśnie, który jest na listwie, tutaj tym, to ten czas, tamten, no, głupią jakąś fazą stukania ukraca pompie ciśnienie, żeby można było to ciśnienie zbić, bo jak wiecie, pompka wstępna, ona bije jedno ciśnienie tutaj w baku, bynajmniej w tym systemie. Ona daje jedno stałe ciśnienie, które doprowadzone do pompy tutaj tym wężykiem. Tym wężykiem sobie powraca, ale niemniej jednak to ciśnienie jest stałe, więc jeżeli stałe dochodzi, to ten zawór musi to ciśnienie upuścić do baku z powrotem. Wiadomo, że część tego ciśnienia ma bardzo duży wpływ na to, co pompa wysokiego ciśnienia wytworzy, bo jeżeli na przykład na wstępie jednego bara pompa ciśnienia wytworzy, przyjmijmy, 100 barów, no to wiadomo, że do wytworzenia ciśnienia 200 barów ona będzie potrzebowała troszeczkę wyższego ciśnienia. I w ten czas już nasz zawór wydatku paliwa bardziej robi robotę, pominąwszy tego, bo ten jest tylko po to, żeby utrzymać ciśnienie wysokie na listwie i nie przekraczać. No także słuchajcie, udał się zabieg. Co prawda troszeczkę sprzętu musiałem wykorzystać. Wykorzystać tester, wykorzystać czas, klucze. Wasz stracony czas, jeżeli tak twierdzicie. A jeżeli twierdzicie, że film się Wam podobał, liczę oczywiście na łapeczkę w górę, bo słuchajcie, myślę, że gdyby ktokolwiek udał się do serwisu czy do jakiegoś tam warsztatu, to w pierwszej kolejności ręczę za to, że posypałaby się najpierw krytyka, że proszę pana, wtryski są do wymiany, a jak nie do wymiany, do regeneracji. No i regeneracja, wiadomo, że serwis też musi żyć, warsztat też musi żyć, no bo słuchajcie, dajcie też zarobić, nie? Ludzie też potrzebują żyć, w końcu oni z tego żyją. Ale kanał powstał po to, żeby ratować wam tyłki, ratować wam portfele, także pamiętajcie, zawsze się liczy to, a ja jestem po to, żeby wam starać się pomóc. Tyle mi aktualnie pozostało, żebyście wy byli zadowoleni. Dlatego każdą poradą się dzielę, każdym tematem, na który natknąłem, jest problemowy. Także myślę, że klek, już się zażegna. A jakimś następnym filmem spotykamy się, oczywiście po co? Spotkamy się po to, żeby zrobić sobie oględziny. Co ten cholerny mały zaworek zrobił? I oczywiście oglądniemy, jak wygląda sitko pod mikroskopem. Powierzcie mi, że w tym momencie, nawet jeżeli Wam to sitko pokażę, to Wam to niewiele da. Już gdzieś tam dotknąłem, widać, że jest ślad do dotknięcia, bo jest jakiś brud. Dobra, w każdym bądź razie dziękuję za film oglądnięty, dziękuję za łapeczkę, zapraszam do komentarzy. Jeżeli macie podobne problemy, dzielcie się z nimi. Wiem, gadam niepotrzebnie trochę dużo, no ale myślę, że dzięki temu filmowi nie jeden zaoszczędzi naprawdę kupę kasy. Także trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!